Witam Państwa bardzo serdecznie na premierze kolejnego spektaklu przygotowanego przez Grupę Teatralną Talia, działającą przy drugim liceum ogólnokształcącym w Dębicy. Tym razem artyści, amatorzy sięgnęli po twórczość mistrza polskiej komedii Aleksandra Fredry i postanowili przygotować dla Państwa Damy i Huzary. Spektakl w trzech aktach. Akcja toczy się w domu majora na wsi. Wczasuje on tutaj z grupą przyjaciół. Huzarów. Odpoczynek w sielskim ustroju umilają im polowania i gra w szachy. Dopiero co wyprawiono z dworu ostatnią białogłową. Będzie raz przecie cicho i spokojnie, jak usłyszymy z ust rotmistrza. Kawalerski błogostan nie trwa jednak długo. Majora odwiedzają bowiem trzy siostry, razem ze świtą bynajmniej nie złożoną z mężczyzn. Żołnierski honor nakazuje godnie przyjąć niewiasty. Huzary dwoją się i troją. Jednak ich wysiłki odnoszą skutki zgoła przeciwne do zamierzonych. Tymczasem damy, niezrażone nieokrzesaniem swych gospodarzy, postanawiają wprowadzić w życie swoje plany dotyczące ożenku majora. Komedia jak to u Fredry, pełna forteli, dowcipów i gier słownych. Serdecznie zapraszamy i oczywiście prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych. A w trakcie sztuki będzie przewidziana 10-minutowa przerwa. Tyle czy razy mój Grzesiu już cię o to prosił, żebyś wszystko odkładał na swoim miejscu. Po co tu lufkę na mapach zostawiasz? O, otóż. Dziura i baszta. A propos kucharka? Kłusem wywieziona. To good day. Ostatnia więc białogłowa usunięta z naszego domu. Będzie raz przecież cicho i spokojnie. Okropnie gadała. A bo stara, bo stara. O, ho, ho, panie poruczniku. Widzę, o co pan zakrawasz, ale nic z tego. Wolę huk moździerzy niż kobiece świergotanie. Nic z tego i udowodnię panu, że i żołnierz potrafi domem zarządzać bez kobiety. Piękny rząd. Dobry, dobry. Wyśmienity. Wyśmienity. A czy zawszeście go panowie wyśmienitym znajdowali? Czy zawsze przykrem było akurat kobiece świergotanie? Chodźmy na polowanie. Koście jadą. Któryś z kolegów? Gdzie tam? Kilka pojazdów. Największa parada. Ta boga, Landara! I kocz! I bryka! Ach, damy! Damy! Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć! I jeszcze jedna! Sześć! Jeszcze jedna! Siedem! Ja! Co widzę? Cóż to za baby? Za gmachy! A cóż to za graty? Siostry to moje. Przepraszam cię. Nie masz na co. Znam ja je dobrze, siostry, damy. Przyjąć ci wypada. Mój mundur, gdzie mój mundur? Grzesiu! Grzesiu, przyjdziesz mój mundur! Niech pan mundur włoży. Jak się masz, panie bracie? Dawida. Czegoż trzymasz? Połóż. Jak się miewasz? Czegoż nie na stole? Jakież to głupie dziewczę. Wieki już, braciszku, jakbyśmy się widzieli. No ale postaw, że walizki. Czemuż będziesz stała? Witam. No ale no gdzie, no gdzie, no gdzie? Ślepa, tuż to stołu nie masz. Może... Zasię, Zasię, bo zemdleje. Biedny Filunio, moja duszka droga, jak się trzęsie. Biedny Filunio. Jak też możesz, panie bracie, trzymać takie obrzydłe psiska? To psy na polowanie, jak kota zwietrzyły. Hajże, po kocie. O Boże, przebrzydłe psiska! Mojego Filunia, ledwie dyszę. Witam, panie siostry, w domu moim i przepraszam kota za niegościnność. Patrz, panie bracie, Zosia, mojego męża stryjecznego kuzyna córka. Owa Zosiunia mała, a niebyś ją poznał pewnie. Wyrosła, wyładniała. Nieprawdaż? Za jej wychowanie nie powstydzę się także. W pierwszej stolicy świata mogłaby bezpiecznie rozmawiać to niejednym językiem. Niejednym? Okropnie. Miała i guwernantkę, madam znakomitą. I na wyższych naukach w mieście pół roku strawiła.
talenta, gdy rozwinie... Anielko Luba, co też nie wygadujesz? Już je rozwinęła. Czyż nie śpiewa całego Rossiniego tak, że każdy słuchać musi? Czyż nie tańcuje tak, że nigdy tak to nie chybi? Czyż nie maluje tak, że i kredek wszystkich zwodzi, że pan sędzia chce spowochać nocem go rozmazał? To pan referendarz. Aż pan sędzia, mój aniołku. Ach, cicho, cicho, Dyndalciu. Nie trzeba jej w oczy chwalić. Ona sama pokaże, co umie. Jakże ci się podoba? Cóż to za pytanie? Nie dasz mi mówić, kochana siostruniu. Bo mówisz bez sensu, moja Ale wszystko. Cicho, cicho, siostruniu. Któż są ci panowie? Rotmistrz Sławomir. W szkołach jeszcze przyjaźń nas łączyła. Razem wzięliśmy mundur, razem go nosili i może razem w jednej złożył go mogile. A to nasz poczciwy kapelan, również mój dawny towarzysz. Prawdziwy przyjaciel ludzi. Mało mówi, wiele robi, naśladować go należy. A to mój Edmund. Po części już wam znany z mojego listu, gdyż w pewnej to nieszczęsnej utarczce, kiedy każdy to tylko o sobie myślał, a ja, raniony pod ubitym leżałem koniem, on mnie szukał, spostrzegł, zebrał kilku walecznych i natarł na nieprzyjaciół, z pola bitwy ocalił. Ach, to dobrze być odważnym. Dobrze, dość tego. Teraz do interesu. Chcę pomówić z tobą, panie bracie, zatem pozwolą panowie. W jednym zwięzłym słowie wszystko ci opowiem. Nie lubię niepotrzebnej przemowy, bo kto ma rozum, łatwo pojmie i zrozumie, gdy mu jasno rzecz przełożę. Zatem bez przemowy lepiej w krótkości powiedzieć, o co chodzi, a potem dać przyczyny i dowody. Nareszcie, taka mocno oczytana, tylem żyła we wielkim świecie, tyle mam roztropności i przenikliwości, że się w zdaniu nigdy nie mylę i chyba tylko szalona głowa sprzeciwić mi się może. Zatem, przystępując więc do rzeczy, powiem, że powziąwszy wiadomość, żeś na urlopie i żeś do wsi swojej przyjechał. Zaraz zgadłam, że wojskową służbą znudzony. Chcesz ją porzucić i na wsi osiąść. Myśl chwalebna, ale do tego kochana siostrunio, że ci trzeba. Gdy się kogoś chce przekonać, nie zawsze najkrótsza mowa najlepszą mową bywa. Trzeba naprzód dać przyczynę, co do czego nas namawia. Potem rzecz wytusić, a na koniec dać dowód na poparcie swego zdania. Lecz nim do zamiaru przystąpię, należy uczynić rzut oka na poprzednie zdarzenia i obecne położenie. A że to rzecz wielkiej wagi, na rozdziały ją podzielę, których panu bratu dowiodę, że dotychczas źle miał w głowie, że ponosi wielkie straty, że wojskowość nic nie warta, że na wsi osiąść rzecz najlepsza, że rozumnie radzę. Lepiej, duszko droga, napisz dzieło o tym, a teraz pozwól, niech najprościejszą drogą zbliża się do celu. Gadajcie, o gadajcie, gdy tak bardzo gadać lubicie. Gadajcie, bardzo proszę. Ja nic nie powiem, ja nic nie wiem, ja nic nie umiem. No gadajcie, łaskę mi zrobicie. Oj, owszem, ja będę milczała. Niech kochana siostrunia rozprawia, gdy jej tak przykra chwila milczenia. A może ją wyręczy wymowna anielka? A gdzież bym ja się śmiała porównywać w wymowie z kochanymi siostrzyczkami? Słuchać będę rozdziałów lub długiej przemowy bez przemowy. Ależ proszę mówić, bardzo proszę. Bez ceremonii, bardzo proszę. Mówcie, mówcie, bardzo proszę. Bardzo proszę. Proszę. Nie przeszkadzam. Zostawiam. Odchodzę. Cóż tam słychać? Zaprzęgać nie każą? Jaki w rozkaz zrzuciły nas damy? Chodź. Rozumiecie? Któż to zrozumie? Ja nie rozumiem, w uszach mi tylko dzwoni. Jednak? Nic nie wiem. Przecie... Nic, ugata! Gdy jedna mówi, druga jej zazdrości. Jedna od drugiej mądrzejszą się nie ma. Gadaniu nie ma końca. A o co życzycie? Mądry kto zgadnie. Jednak czy się dowiemy, czy nie, no, wypada przyjąć się godnie. Połączmy nasze starania. Nieszczęście tylko takie, że nikogo takiego w domu nie mamy, co by umiał damy przyjąć. Aha, źle, bo kobiet nie ma. Nie ma gderać komu. Szkoda rzeczy samej, żeśmy się ostatniej pozbyli. Hej, Grzesiu, Rembo, zaraz wszystko będzie. Niech Kutasiński na łysego wsiądzie i dalej w pogoń za jaką kucharką. A jak ją dojdzie, to niech baba nie trzepie i nie rozprawia, tylko czym prędzej na łysego wsiada. Nie uchodzi, nie uchodzi. I niech tęgim kusem wraca. Ale nie uchodzi. Ale czego? Czyż nie kusują nasze panieneczki? Zresztą niech zrobi jak zechce, byleby mi tu kucharkę na 11 przyprowadził. Masz, jedno już jest. Wszystko to jeszcze praszka, ale obiad. Obiad to sęk.
bo nie zwódźmy się umiejętnościami Kordesza. Słynie on wprawdzie w obozie jako najlepszy kucharz. Ale mówiąc między nami, cóż on umie dobrze zrobić? Huzarską pieczeń i... pieczeń huzarską. Nie uchodzi, nie uchodzi. Dla dam innych przysmaczków, innych łakoci potrzeba. Przydałoby się na stół jakieś ozdoby, coś lekkiego, coś pięknego. Wiem czego trzeba. Wszystko to Grześ zrobi. Po różnych bywał miastach, po różnych siedział w dworach, to i różne widział kuchnie. Grześ zrobi ciasta. Ale... A ty, mój Edmundzie, zatrudnisz się z łaski swojej szykiem potra. Usłyszałem, że to teraz rzecz ogromnej wagi, czy może ryba po mięsie, czy mięso po rybie. A Grześ, chłopak w ciebie niebity, zrobi choć czego nie umie. Ale zrobisz ciasta. Ale ja panie mają, że dalej Bóg nie umie. Zrobisz! Ja każę i basta! Jest już więc drugie. Przydałoby się przy stole jeszcze jakieś rozrywki damom. Muzyczki to mówicie. Zapewne. Czegoś by trzeba. Ale skąd? To. Grześ i Rembo trąbią doskonale! Nie uchodzi. Nie uchodzi. Ale zlituj się, majorze, wszystkie co do jednej wystraszysz z własnego domu. Ale czym niby? O co za myśl mi nagle przychodzi? Ty, mój rotmistrzu, ty się tym musisz zająć. Każ postawić pod oknami jadalnego pokoju. Wiesz co, no zgadnij to. Moździerz nabity. A jak krzyknę wiwat, damy, to ty wtedy rym z moździerza. O na honor. Nie uchodzi. To być nie może! To nie z żołnierzami sprawa! Ale już proszę! Ale uważ przecie, że to kobiety! Jest i kaznodzieja! Brawo, brawo! Kobiety, ty no nie wiedziałem! Co to u diabła, że ci panowie młodzi myślą, że my starzy nigdy młodymi nie byli? Tak jak wy żyjecie teraz, tak myśmy żyli dawniej. A może i lepiej? Jam się kiedyś z damami zabawiał i zawsze mi im dogodził. Także gadaj sobie, wać pan, nie gadaj. Ale ja, moździerza, wystrzelę! Można i bezpiecznie, bo choć się trochę popłoszą, to zapewne z przestrachu złych skutków nie będzie. Złych skutków nie będzie. A zabawić to trzeba. Zabawić trzeba. Moździerz pod oknem postawić. Ale proszę cię, Grzesiu, jak będziesz trąbił na tej tubie, to nie dmij tak mocno, zwłaszcza tam w drugiej części. Moja pani się kłania i prosi pana do siebie. Kogo? Porucznika? Nie, pana majora. Dlaczego na niego patrzysz, kiedy mówisz do mnie? Idź, powiedz swojej pani, że wieczór służyć jej będę. Ale! Proszę, abyśmy sam na sam byli. Teraz! Nie mam czasu. Na co to odwlekać? Wcześniej, później trochę. I tak cię to czeka. To tylko przez to odwlekanie, to odjazd nie prędko nastąpi. Prawda, i to odbyć, bo trzeba tę nieszczęsną rozmowę. W sobie nie wyobrażacie nawet, jaka to jest rzecz straszna. Moja pani teraz nie wieczór chce mówić z panem i zaraz tu przyjdzie. Moja pani, jak widzę, nie lubi powtarzać rozkazów. Oj, bardzo nie lubi. Dla nas tu widzę, dzisiaj miejsca nie ma. Chodźmy przejść się trochę albo jedźmy konno. Zaraz, nie zostawiajcie mnie samego, bądźcie w ogrodzie. Jesteśmy sami? Tak, jesteśmy. W czterech słowach rzecz skończę. Tego mi. Sama. Tak, sama jedna. Z początku zaczynano. A nie można było od końca zacząć? A cóż to za myśl dzika? A bardzo roztropna, bo pamiętam, co się dowiedział w przeszłej rozmowy. Jeśli teraz podobnie... Jakim ty się z wiekiem, braciszku, gadułą zrobiłeś? Milczę więc. Do słowa przyjść nie mogę. A więc słucham. Ponieważ chcesz służbę porzucić. Ale ja nie chcę służby porzucać. Ale na co to kryć? Szczerze mówię. Na wsi chcesz osiąść. Ani myśl. Ale nie sprzeczaj się ze mną, bo nigdy nie skończę. Słucham więc. Bardzo robisz rozumnie. Ale trzeba, krótko mówiąc, abyś się ożenił. Czyżwać pani szalona? Grzecznie, nie ma co. Przepraszam bardzo, chciałem powiedzieć, chyba byłbym szalony. Ale dlaczego? Dlaczego? Spójrz na mnie, a masz odpowiedź. Mnie, w tym wieku, brać młodą żonę. O, zamyśl. Nigdy małżeństwa nie byłem przyjacielem, a tym bardziej teraz. W obozie posiadały szabla i koń. To moje były kochanki. Ja się mam teraz w amory wdawać? Chyba byłbym szalony, a jeszcze szaleńsza ta, to by się za mnie wybrała. Ja więc dziś mówić nie będę. A gadaj sobie, wać pani, gadaj na wszystkie cztery wiatry, gadaj i do sądnego dnia. Ale nie o moim ożeniu. Ale chwilę, tylko cierpliwości. Ożenieniu nie równe. Nie wiesz, kogo ci za żonę przeznaczę. Nieciekawy. Zosię, mojego męża, stryjecznego kuzyna, córkę. To dziecię? Ma lat 18!
Wiecie? Ona 56, tylko 4 lata starsza, ale odwać pani! Ale bez takich, bardzo proszę mi tu lat nie liczyć! A pani i ponoć 53. Same widzę obelgi odnoszę za moje dobre chęci. Za dobre chęci dziękuję, ale układu nie przyjmuję. Zastanów się, tylko uparty majorze. Dziewczyna na wsi, bogoboje niewychowana. Cały swój los zawdzięczać ci będzie. Będzie kochała, szanowała, bardziej jak ojca niż męża. A ty? Otoczone dzieci. Trudno, trudno. Będziesz błogosławił tę chwilę, w której zostałeś powolny moim zamiarom. Nie gardź, proszę cię, szczęściem, które ci się zdarza. Szczęściem nie gardzę, ale szczęścia nie widzę. Truć czyjąś młodość dolegliwościami wieku starego i wystawić się na pośmiewisko całego pułku huzarów. No co za troska. Niech no się trafi któremukolwiek z tego całego pułku huzarów. Młoda, ładna, dobra dziewczyna. A zobaczysz, że co innego drugiemu radzić, a co innego samemu działać. Dlatego proszę pana brata zaprzestać wszelkich narad z tym swoim rotmistrzem, z tym swoim kapelanem i z tym swoim wysmukłym porucznisiem. Każdy odradzać ci będzie, a sam, gdyby mógł, ożeniłby się 3 razy. Namyśl się więc, ale sam bardzo proszę. Krótkie namyślenie. Bardzo krótkie. Mam rozum Bogu dzięki. Chodźcie koledzy! Powiem im. Czemu mam nie powiedzieć? Będą się śmiali wraz ze mną. Mnie się że nie. Siadajcie. Dowiedziałem się nareszcie, o co chodzi. Fraszka, tobie na to powiecie. Chcą mnie ożenić. Ożenić? Tak, tylko ożenić. Z kim? Zosią, mojego kuzyna szwagra z stryjecznego córką. Nie uchodzi. Nie uchodzi. Ja tak myślę. Ja tak myślę. Ale cóż Zosia na to? Jeszcze nie wiem. Chyba byś oszalał, gdybyś to zrobił. Pewnie. Brawo. Ale miarkuję, że moje panie siostry tak łatwo nie odstąpią zamiaru. Ale no przymusić nie przymuszą. Zapewne, ale chciałbym jak najmniej o tym słuchać. Niech gadają, a my? My nie słuchajmy. Nie sposób nie słuchać. Uprzykrzy im się nareszcie. Że co, gadanie? Chyba żartujesz, panie kolego. A trzeba to rozważyć. Bylem się nie żenił. Nie uchodzi. Ja tak myślę. I ja także. Ale dalej pozostaje pytanie, co Zosia na to? Ja nie wiem i ona pewnie też nie wie. Jeszcze nie wiem. Moje więc tym moje wszystkim zdanie... Ej, moje też. No ale cóż dobra. To? Narada wojenna? Rotmistrzu, powiedz jej proszę, że to być nie może. Kapelani, powiedz jej, co myślisz? Nie uchodzi. Niech major mówi. Majorze, powiedz jej, że nie chcesz. Urodziliśmy. Pewnie nic dobrego. Zostańcie sami. Dziękuję, tego nie potrzeba. Panowie pozwolą. Majorze, teraz możesz z Zosią... Ale pani siostro... Zostawiam was sam na sam. Ale ty tu się później. Trzeba skończyć. Zosiu, słuchaj. Ach, zaraz, ach, krew, krew z nosa. Ale wrócisz. Wrócę, wrócę. Zosiu, proszę sobie z głowy wybić wszystkie romanse, jakieś kiedykolwiek słyszała, albo może przypadkiem i czytała. Dla losu, nie dla miłości, idzie się za mną. Swój jest człowiek uczciwy. Ma dobrą wieść, która pewnie w inne ręce wpadnie, jeśli się z tobą nie ożeni. Ależ, kochana ciotko, mam na to dobre o nim mniemanie, abym mogła myśleć, że mnie zechce mimo mojej woli. Ale jak to mimo woli? Czyż masz bać pan na inną, jak ciotki chrzestnej? Prawie matki wolę. Wypełnić ją mogę, ale mieć tę samą trudno sercu rozkazać. Tylko nic o sercu. Nareszcie może nie zechce dla siebie samego. Słuchaj, zechce jak ty. Znam go dobrze. Nieraz mi już ustąpił, dlatego tylko, aby się nie sprzeczać. Dlaczegoż, kochana ciotko, tak bardzo pragniesz tego małżeństwa? Dla twojego szczęścia! Ale jeżeli to będzie moim nieszczęściem... Jesteś jeszcze młoda, byś to nadal rozpoznać mogła. Ja za ciebie stanowić powinna. Jestem jednak w stanie poznać, że jego wiek z moim wcale niestosowny. A proszę, któż by się spodziewał, wiek niestosowny? Młodzik, jaki trzpiot! Byłby wać pan niedogodniejszy? Ten, co by mnie się podobał, byłby najdogodniejszy. Dość tego. Więcej ani słowa. Nie pójdziesz za majora, to wiesz, co cię czeka. Kochana ciotko, cóż ja ci zawiniłam? Słuchaj, Zosiu, ja cię kocham. Szczerze twego szczęścia pragnę. Nie bądź więc dzieckiem. Nie opuszczaj losu, który ci się zdarza. Mój brat jest charakteru łagodnego, ulegającego. Żona zrobi z nim co zechce. Tylko nie trzeba tracić odwagi, jeśli zrazu znajdą się trudności. Każdy mąż z początku o tym tylko myśli, aby nie dać się zabojować.
Sroży się, puszy się, dokazuje. Wszystko na swojem postawić musi. Pan samowładny, pierwszy tygodni. Ale tylko cierpliwość, tylko cierpliwość. Z mordu niego sprzykrzy mu się ciągła walka i ciągła straż siebie samego. A żona rozumna, co sobie raz ułoży, nigdy odstąpić nie powinna. I jedną zawsze drogą, krok po kroku stawiając, powoli, powoli, ale nieochybnie dojdzie do celu. A tym jest być panią w domu, a pana uznawać. Zostawiam cię. Bądź rozsądną, bądź posłuszną ciotce, a dobrze wyjdziesz. Myślę, myślę i pewnie nic dobrego nie wymyślę. Cioci oprzeć się trudno, miłości wyrzec się trzeba. Ach, Edmundzie, Edmundzie, nic nie będzie z naszej miłości. A skądże ta smutna wróżba? O, Edmundzie, dobrze, żeś nadszedł. Radź czym prędzej zmiłuj się, radź co robić, bo zginiemy oboje. Zginiemy, a to dlaczego? Czyż nie wiesz, że jest wolą ciotki mojej, abym poszła za majora? Tak. I co z tego? Edmundzie, cóż to za pytanie? Miałżby twoje oświadczenie przed chwilą nie być szczere? Miałżby mnie zwieść serce moje? Ani jedno, ani drugie. Ciotka chce cię wydać za majora, a ja właśnie z jego oświadczeniem przychodzę, że bardzo cię kocha. I właśnie dlatego, że cię kocha, że nic się z tobą nie myśli, nie chce. To jeszcze nie koniec. Droga Zofio, miejmy nadzieję. Od chwili, kiedy cię tu zobaczyłem, jakieś niewymowne poczucie szczęścia duszę moją napełnia. Zwierz się majorowi, wezwijmy jego pomocy. Nie mogę. Jest niezwyciężonym nieprzyjacielem małżeństwa. I choćby nie byłbym przeciwnikiem, straciłbym pewnie jego przyjaźń, a może i szacunek. Ach, nieszczęsne uprzedzenia. Z drugiej strony wiem, że moim przeciwnikiem nie będzie. Raz, że się mniej boi całego szwadronu nieprzyjacielskiego niż jednej żony. A powtórę, nazbyt szlachetne myśli jego, aby chciały być sprawcą czyjegokolwiek nieszczęścia. Wiedz jednak jeszcze, że jeżeli nie pójdę za majora, smętosz, obrzydły, głupi, brudny, stary lichwiarz moją rękę ma otrzymać. Czy podobno, aby ciotka... Według niej majątek szczęściem, a do tego jest trochę upartą. To źle. Bardzo źle. Jednak kochających, mówią, Bóg nie opuszcza. Zwierzmy się, ciotuni, może zmiękczy się prośbami naszymi. Nie, na niepewne losu nie stawiamy. Cóż robić? Trzeba więc oświadczyć majorowi, że chcesz za niego pójść. Dla Boga! To pójdę. Tego się nie lękaj, ja ręczę. Ciotka, widząc cię przychylną zamiarowi swojemu, odpowie smętoszowi. A major, przynaglony, przyjmie łatwo i ostrożnie podsuniętą myśl, aby moją osobą siebie wyręczyć. Mam więc... Być ciotce powolną i majorowi przyjazną. Jesteś jednak pewien, tak, że... Tak, tak, jestem tego pewien, jak ja twojej i ty mojej miłości. Edmundzie, nieważne jaki skutek otrzymamy, serce Zofii twoje masz do śmierci. Już samo to zapewnienie jest moim szczęściem. Ale idź, uwiadom ciotkę odpowiedzi majora i postępuj sobie w stosunku do naszego układu. Miłość i nadzieja naszym hasłem będzie twój do zgonu. Twoja do zgonu. Gratamy! Wiwot! Się spodziewał. Cóż to mógł przewidzieć? Nie trzeba było stawiać pod samym oknem. O, wystrzał był za mocny. A w rzeczy samej, że za mocny. Któż moździerz nabijał? Grześ! Pewnie dałeś więcej prochu. Troszeczkę, no, troszeczkę tylko, panie majorze. Troszeczkę. U niego to nic nie znaczy. Ot masz, co to troszeczkę narobiło. Ach. Trzecie nasze damy przyszły do siebie. Pani Orgonowa... Myślę tylko spazmatyczne ziewanie. Pani Aniela lekką kolkę, a pana Orgonowa cokolwiek dreszczy. Czy jak to tam te twoje siostry mają na imię? Moja pani pra...
prosi pana, aby konie w stajni nie hałasowały. Bardzo tuptają i kichają, a to szkodzi nerwom mojej pani. Nerwom szkodzi. Koniom kazać, żeby nie hałasowały. Grzesiu! Konie ze stajni wyprowadzić. Dokąd? Dokąd chcesz, niech koczują. Moja pani prosi, aby pan kazał powynosić domu wszystkie armaty, fuzje i pałasze, bo się ręka nowego przypadku i spać nie może. Słyszałeś? Armaty powynosić. I pałasze. Grzesiu! Broń zebrać i na strych wynieść. Moja pani prosi, abyś pan kazał zakadzić pod oknami, bo proch bardzo śmierdzi, z czego dreszcz się powiększa. Grzesiu! Czegoż chcesz od Grzegorza? Kazać zakadzić. Na dworze? Bądźcie zdrowi. Dokąd? Jadę. Odstępujesz nas? Nie wytrzymam. A, to może ja pojadę. A, to weźcie że mnie ze sobą. Ale, drodzy panowie, jak chcecie same damy zostawić? One tu sobie poradzą. Czekajmy. Zbierzmy się. Kulbaczcie konie. Przecież miałem wyprowadzić, no. Złapiemy. I w nogi. Masz ci los. Co tu robić? Sam nie pojadę. Z nimi też nie mogę jechać, nie mogę się wybrać. Co tu robić? Trzeba przeszkodzić w tej ucieczce. Zofio! Co się dzieje? Major, rotmistrz i kapelan, przestraszeni tym, co się stało, a bojąc się jeszcze bardziej, tym, co będzie, ułożyli ucieczkę. Jak to? Chcą odjechać? Tak, potajemnie. Idź, powiedz ciotce. Ja też przecież z niej muszę się wybrać. To może moja ciotka. Ona tam sobie poradzi. Sam wynieś. Panu rotmistrzowi wszystko nie na rękę. Kapelanowi. Albo i porucznikowi. Ten nic znaczy. Nie wiesz temu, siostruniu. No już ja ci ręczę. Ci starzy, jak zaczną ruszać tymi wąsiskami, to by w ogień w lasu jeden za drugim. Póki będą ze sobą puty próżne nasze starania. My gadamy, gadamy, a pan kolega kiwnie głową i już po wszystkiemu. Rotmistrz najstraszniejszy. Kiedy tak poświęcę się waszemu dobru? Pójdę za niego. Ależ on ma rozumu, kochana. A dowcip pać, pani. Niech się stara mu podobać. Albo go podbije, albo go wystraszy za te za przydobie. Chcę wam służyć mimo waszych urągań i zobaczycie, że swego dowiodę. Majora rozczulać. Nie dać mu odetchnąć. Ani momentu. Jak go zmęczymy, to na wszystko przystanie. Jak go znam dobrze. Kapelana z obydwoma poruszyć. Zręczne słówko wsunięte, często najlepszych porówni przyjaciół. Już ja to biorę na siebie. Otóż i major. Witamy z podróży. Gdzie się pan brat wybierał? Chciałem konia przejechać. Konia przejechać? Tak, konia przejechać. Tak, mały spacer zrobić. Mały spacer zrobić. I wrócić. I wrócić. Prędko. Tak, bo to jest ten... Na co to udawać? Lepiej prawdę powiedzieć. Dobrze, bać pani mówisz. Nie umiem i nie chcę udawać. Chciałeś nas więc odjechać? Chciałem. Same zostawić? Same zostawić, bez pożegnania. Do tego stopnia posunąłeś niegrzeczność. Mylisz się, bać pani, to nie była niegrzeczność. To tylko uprzejmość. W nowym wcale sposobie gości w domu odjeżdżać. Myślałem, że im beze mnie lepiej będzie. Nie umiem dam przyjmować. Ale wszystko byś wiedział. Gdybyś był kątem z naszego przybycia. Ale niestety, siostry kochające cię, siostry dawno cię nie widzące. Utęsknione brata uściskać. Mimo wszelkich trudności wybierają się do ciebie. Najniegodziwszą drogę. Tak,
robisz? Co robisz? Wody! Wody! Słabo mi... Wódki! Nie! Czy pogłuchli wszyscy? Od tu! Co robisz? Co robisz? Grzesiu! Grzesiu! Wystrzel z moździerza! Nie! Nie wystrzel! Nie wystrzel! Na to! Nie wystrzel! Już mi trochę lepiej. Otóż i ona. Zostawiam was sam na sam. Miej wzgląd na jej młodość. Bądź rozsądną, Zosiu. Przecież tu chodzi o twój los. Mościa panno? Kochany wuju? Moja panienko. Co każesz? Moja Zosiu. Słucham. Joblino doli, taką sprawę. Zapewne wiesz, że jest ten zamiar twojej ciągi względem. Wiem. Cóż ty na to? Ja? Nic. Mów szczerze. Szczerze mówię. Pierwsze kłamstwo. Więc nic? Nic. Jednak trochę cię to martwi. Bynajmniej. Widzę z oczu. Mylisz się, wać pan dobrodziej. Mylę się? Jak tutaj biedaczce teraz powiedzieć, że ja ciebie nie chcę? Czy diabli nadali? Bo widzisz, moje Zosiu, chciałbym, abyśmy się mogli zrozumieć. Ja tego jedynie pragnę. Dla dobra nas obojga. Ach, Edmundzie, jakże mi trudną dałeś rolę. Twój los szczerze mnie zajmuje. I ja go muszę zwodzić. Powiedz więc, chcesz iść za mąż? Tak jest. Za mnie? Tak jest. Niedobrze. Dlaczego? Dlaczego? Tak jest, dlaczego niedobrze? Wydaje mi się, że wać panna, możesz to bardzo łatwo zmiarkować. Wcale nie. Wać panna młoda, lubisz się bawić i bardzo dobrze, że lubisz, bo to na to jest pora. Potrzebujesz więc też męża, co również lubiałby się bawić. Co by cię woził po tych wszystkich ucztach, balach i bankietach. Co by ci gdzieś przygrywał na fujarce nad strumykiem przy blasku księżyca, jak to w tamtych waszych romansach opisują. Ja to, moja droga, już nie do tego. Ja w dzień służbą zajęty, wieczór faję sobie palę, a w nocy chrapię tak, że okna się trzęsą. Czyliż tylko uciech i rozrywek w małżeństwie upatrywać trzeba? Jest, że młodość wieczną, abyśmy mieli zapominać o późniejszym wieku? Za nic, że mieć stałość, uczciwość, łagodność charakteru tego, z którym mamy spędzić wiosnę i zimę życia naszego? Dobra sława męża jest także dobrą sławą żony, a jednostajna spokojność jest dla mnie istotnym szczęściem. A rozsądnie, rozsądnie. Ale z tym wszystkim mój wiek? Wiek doświadczenia. Moje dolegliwości? Któż bez nich? Niektóre wady? Któż ich nie ma? Rozsądnie, bardzo rozsądnie. I chcę iść za mnie. Rzecz ci, no żal mi ją teraz zmartwić. Ale widzisz, moja Zosiu, że... No co przyczyn szukać? Nie znasz mnie jeszcze, wać pan dobrodziej? To dość. Ale mnie poznać możesz. Zostawmy więc to czasowi, a mam nadzieję zyskać na tem. Nie będzie ci o to trudno, moja Zosiu. Czy tak? Z tymi oczkami, z tą buźką i z tą rączką. Panie majorze? Ach, tegoż nadto! Jeszcze mało! Ach, że mi teraz uszła. Odmłodniałem, dalibóg, czuję, żem odmłodniał. Ładna dziewczyna, rozsądna, dobra, miła. I gwałtem chce się żenić. Gdybym się ożenił, a niech się dzieje, co chce. Co tu robić? No, panie bracie, jak stoją interesy? No, różnie, różnie. Zosia pomieszana, wać pan zamyślony. Dobry znak. No, znak niezły, to prawda. Jak ci się podoba? Ładna dziewczyna, nie ma co mówić. A widzisz? To rozsądna, dobra, miła. Nie mówiłam? Gwałtem chce się żenić. Gwałtem? To chyba nieźle. Bardzo dobrze. Ale z drugiej strony... Ale przecież nie ma drugiej strony. Podoba ci się? Podobać mi się podobała. Więc się żeń? Żeń się, łatwo powiedzieć. Cóż ci przeszkadza? Zgadniwać pani. Nie chcę zgadywać. Lat 56, a jej 18. A kobiety prędko się starzeją. Za 10 lat będzie miała 28. I to prawda. Za 15, 33. I już po młodości. Co to za wielka różnica między wami? A już ci. Żadnej. Mylisz się, wać pani, mylisz. Ależ ja się nie mylę. Znam metrykę. Etam. A powiedz mi, czy nigdy nie zdarzyło ci się widzieć szczęśliwego małżeństwa i nierównego wieku? A i otóż, niedawno pan prezes Radosław ożenił się z młodziutką osobą. I kontent? No kontent szczęśliwy, ale mówią, że jego własny sekretarz... A sekretarz, sekretarz. Ale ty przecież nie masz sekretarza. I to prawda, ja nie mam sekretarza. A pan Fotoziański od 2 lat z młodziutką żoną. Żyje dobrze? Dobrze?
Diabła tam dobrze. Rok temu się rozwodził, jeszcze musiał za rozwód zapłacić. A bo wyszukujesz przypadku. Na co szukać daleko? Dobrze wiesz, w jakim wieku był nieboszczyk dendalski, kiedy szłam za niego. Panie, świeć nad jego duszą. I pobłogosław wszystko, co zostawił w złocie. Jednak Bóg wie, nie miał przyczyn narzekać na mnie. I to prawda, ale też nieboszczyk dendalski był zawsze jak nieboszczyk. Pać panna robiłaś z nim, co chciała. A, poczciwa dusza. No, to rzecz skończona. Tak, ale proszę, żeby to jeszcze tylko między nami zostało. Muszę przodu. Niech tak będzie. Nie traćmy czasu. Gwałtem chcą mnie ożenić. Ale to powiadam wam, gwałtem. One myślą, że trafiły na swego, którym zrobią to, co zechcą, którego za nos będą wodzić, gdzie im się żywnie podoba. Niech sobie daremne głowy nie łamią, ale zabawić to z nami mogą. Zosia koniecznie chce iść za mnie. Nie dowodzi wielkiego rozsądku. Mam lat 50. Kto wie, co ją zmusza? Może rozkaz matki chrzestnej, może chęć stanie się jej pomocną? Gwałtem chcą mnie żenić. Nie uchodzi. Nie uchodzi. Ale to każdy wie. Bardzo rozsądna. Rozsądna. Rozsądna, jakby tylko o rozsądek chodziło. No prawdę mówiąc, rozsądek to rzecz niemała. Chcesz się więc żenić? Tego jeszcze nie mówię. Nic nie powiedziałem. Wszystko od układu zależeć będzie. Mam przecież lat 50. Co to za odmiana? Truchleje to być nie może. Dobre żarty, majorze. Rotmistrz nadaremnie się zapala. Ja gardło swoje strawię, że nigdy nie zrobisz takiego szaleństwa. Szaleństwa? Szaleństwa? Co to szaleństwo? Panie poruczniku, proszę być grzeczniejszym. Szaleństwa. Porucznik dobrze mówi. Mój majorze, mój majorze. Mój kapelanie, gadaj prędzej albo nie gadaj wcale. Żenisz się więc? Żenię się czy się nie żenię? To szaleństwem mojej czynności nikt z was nazwać nie ma prawa i kwita. Ale kiedy nie uchodzi? A co mnie ma kto uczyć, kiedy uchodzi, a kiedy nie uchodzi? Rób, co chcesz. Poczekaj. Jeszcze pojadę z tobą, tylko jedno słowo. I ty tak naprawdę? Bez żartów? Nie mam potrzeby sprawdzać się przed nikim. Ja szalony, jaki się do rady zrobił. Nie masz cię czego gniewać. Chciałeś rady, to bierz taką, jaką dają. Co innego rada, a co innego nagana. Jeśli miał dotychczas fałszywe przeświadczenie o małżeństwie, to nie widzę powodu, abym je zachował aż do śmierci. I cóż to takiego strasznego, mieć przy sobie miłą, młodą, lubą, dobrą osobę, co by nas zawsze pamiętała, szanowała. Ja, szalony. Przyjechało ich trzy jak jedna, z kotami, mopsami, srokami, jak zaczęły. Z rozumnego człowieka głupiec. Jemu się żenić. I to jeszcze żenić z dzieckiem. Jakby już zachciał koniecznie, to by znalazł sobie to dojrzalszego. Dobrze, że tutaj zastaję pana. Jak też możesz być tak spokojny, będąc przyjacielem majora? Jak możesz zezwalać na jego ożenienie? Nie zezwalam. No ale nie starasz się go odwieść od tego szalonego zamiaru? Zabronić mu nie mogę. No potrzeba jemu odmiany losu, no niech mi kto powie. Zapewne, że nie. Cóż przyjemniejszego nad stan wojskowy? Przyjaciół doświadczonych? Bo gdzież lepiej poznać człowieka, jak nie w trudach, biedzie, niebezpieczeństwie? To prawda. O tak, tak. Szczęśliwy. Szczęśliwy, kto ten stan obrał. Ach, gdybym nie była kobietą, byłabym żołnierzem całe moje życie. Na honor. Rzadka to kobieta. Raz nawet myśl mi przechodziła, ale to dawniej, żeby ukryć płeć moją, przywdziać mundur i stanąć w szeregu huzarów. W szeregu huzarów? I ukryć? Doprawdy, do rzeczy to kobieta. Ale tylko w kawalerii chciałabym służyć, bo konie lubię. Konie pani lubisz? Szalenie, sama nawet konno jeżdżę. Sama nawet konno jeździsz? Co to za uciecha dobrego dosięść rumaka, jeszcze młodego, trochę dzikiego? Cały dzień siedziałabym w stajni. To tego, to tamtego, to znowu tego kazałabym przejeżdżać. Lub sama przejeżdżała. Co to za rozkosz? O, dzięki Bogu. Idealna kobieta. A potem wieczór fajeczkę zapalić. O, tego smaku to trudno damom pojąć. Jak to? Alboż ja jedna pierwsza tytoń lubię? Lubisz pani? Sama
palę. Sama tytoń pali. Tak, mam odrębne gusta od całej płci mojej, żem dotąd za mąż pójść nie chciała. No ci miejsce panicze pragną, aby żona się tylko stroiła, bawiła i kręciła. Nie mogą pojąć kobiety, co by lubiła życie obozowe. Szalone głowy, lecz czemuż pani rączką swoją wojskowego nie zaszczyciła? Sama płocha młodzież trafiała mi się tylko. Sama płocha młodzież? Nikt w wieku rozsądnym, co by cenił mój sposób myślenia. O, być nie może. Serca żołnierzy z kamieni? Nie zawsze. Niewzruszone, twarde. O, jak mi gorąco. Chodźmy do ogrodu, tam chłodniej. A może do stajni na fajeczkę? A to potem, później. Idę gdzie zechcesz. Doprawdy, szalona to kobieta. Ach, cóż ty już na to? Na co? A na tych naszych panów. Jakieśmy przyjechały, jak to się patrzało, jak to się srożyło. Jak gdyby nas połknąć chcieli. Żaden dobrego słowa nie przemówił. A teraz jak baranki. Na jedwabiu można by prowadzić każdego. Dobrze, moja matka mawiała, że kobiety rządzić stworzone. A to czemu nie rządzą? Jakie ty dziecko. Alboż to jedno złe na tym świecie. Już ja bym tu i rządzić nie chciała. O i ja nie. Mnie strach bierze, jak spotkam którego, a zwłaszcza majora. Mnie się zdaje, że jakbym była najodważniejszym żołnierzem, to bym zaraz uciekła, jakbym go tylko zobaczyła. Co za wąsy, dla Boga! A rotmistrz jeszcze straszniejszy z tymi swoimi miotłami. Jak jedna idzie do góry, to druga na dół. To znowu tamta na dół, a ta do góry. Aż dreszcz przechodzi. To prawda, że tu między tymi wąsiskami człowiek jak w lesie. Obrzydłe huzary. A daj nam pokój, Zuziu, porucznik. A porucznik. A porucznik. Ten to wart być pułkownikiem. Ale za to pan Grzegorz. To mój kochanek. I mój także. Muszę go wam odebrać. Psst. Ach. A czemuż pan Grzegorz taki smutny? Ach. I wzdycha. Pewnie się kocha. Szczęśliwa ta, co się podobać umiała. Kochasz się, więc bać pan. No, kocham, Dalibóg, kocham. A czemuż się nie żenisz? No, nie wiem, czy mnie zechcą. A któraż to by nie chciała? No. Tylko, że zwać pana wielki ćpiot być musi. Nie. Wierz mi, waćpanna, że nie. Motylek płochy, nie maj wątpienia. Nie rozumiem. Ach, jaki by to był los biednej żony. Dlaczego biednej? Los mojej żony byłby najprzyjemniejszy. Najprzyjemniejszy. Zaraz po ślubie, wróciwszy do pułku, kupiłbym jej ładnego konika. Konika! Ach, konika! Miałaby trunki i żywność, a że jestem dobrze znany panom oficerom, to moja żona by im tylko dostarczała. Ach, to pięknie, to ślicznie. Słucham, już idę. Poczekaj. Nie mogę. Chwilę. Pani woła. Idę. Nie chodź. Muszę, do zobaczenia. No i... Panno Fruziu, kochasz mnie, waćpanna. Jakże kochać, jakżeś ty jeszcze między nami nie wybrał. Ciebie wybieram. Sroczko moja! Pewnie? No dziś się ożenię, jeśli zechcesz. Na to dość jeszcze czasu. No, jakże będzie? Wszystko dobrze. Panno Fruziu. Ach, Grzesiu. Mam, którą zechcę. Najlepiej zawsze. Z miejsca nacieraj. Po co tu myśleć, skoro samą myślą nic jeszcze człowiek nie zrobił? Och, 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 och. I Józia ładna, i Zuzia ładna, i Fruzia ładna, najładniejsza. Ta będzie moją. Luba dziewczyna. O, rzadka kobieta. Pan rotmistrz ją widział? A, widziałem. No, prawda, panie rotmistrzu, że jak sarneczka? Jak sarneczka? O, tego nie znajduję. Ciągle skacze. Skacze? No, nigdy z tempo. Zawsze kusem. A, kusem. Chodzi, że konno jeździ kusem. Konno jeździ? A, jeździ.
To diabły za pozwoleniem, to mi graj! To się każdemu podoba, prawda, panie rotmistrzu? Grześ Marosu! No, z taką się żenić! Jaki pochlebnik! No, dziś jeszcze się ożenię! Ty? No ja, no już ci nie pan rotmistrz! Co? Co ty gadasz? No ja... Z kim ty się chcesz żenić? No, z Fruzią, za pozwoleniem. Z Fruzią, stary gaduła, idź precz. Jemu się żenić. W takim wieku, co on dobrego obiecywać sobie może? Ale cóż panna Aniela się tak spóźnia? Może jest już w ogrodzie? Nie ma jej w ogrodzie. Na pewno. Ale piękny dzisiaj wieczór mamy. Chmurki. Z majorem? Mówiłem, ale... Uparty. Uparty. Jakby to tylko uporem można nazwać. Rozsądny człowiek, mój kochany, wszystkiego się spodziewa. Żadnej, zapewne żadnej. Wiem, wiem, dobrze, jeszcze się pytam. Wszakże radzić mu nie mogę, ale odradzać też nie. Najlepiej. Będzie z nią szczęśliwy. Ja odjeżdżam. Ale wpierw wymagam od twojej przyjaźni jednej usługi. Panna Anielo! Posłuchaj. Przyszłej wojny... A co to ma znaczyć? Matko, nie wyjawiam mojej smutnej tajemnicy, ale może to i lepiej. Bo czymże mógłby mój nagły odjazd przed majorem uniewinnić? Przyjaźń potępiać mnie będzie, kiedy ja ciego się wyrzekam, dla nim wszystko pośpiewam. Ach, Zofio! Edmundzie, cośmy zrobili! Żadnej już nie ma nadziei! Żadnej! Rozłączyć się musimy? Na zawsze! Odkryj mu miłość naszą! Nie mogę, cóż za cel! Może... Major odstąpił pewnie, ale czy będziesz przez to moją? Może ciotka? Nie, nie zbudźmy się, nigdy nie zezwoli. W tym czasie, przyjacielu, pokładałem nadzieję, wszystko mnie zawiodło! Mam, że ciebie z sobą w nieszczęście pociągać, różnić z rodziną, nareszcie jak nie majora, to smętosza zostaniesz żoną! Okropnie! Odjeżdżam! Kiedy? Tej godziny! Już tak prędko? A mam, żeby ci... Nie, nie, kończ, jedź, uchodź, Edmundzie! Nasza tajemnica wieczną dla majora zostać powinna. Kapelan wie tylko i on jedzie wraz ze mną. Ten uczciwy człowiek wsparł chwiejący się zamiar i ustalił drogę, której honor trzymać się każe. Sama więc zostanę, znikąd ulgi, znikąd pocieszenia. Wiele, wiele cierpieć mam. Może nad siły? Nie, siły muszą wystawić, gdy czyste mi źródło nieszczęścia. Ciebie kochając, drugiemu miłość przysięgać. Mnie kochając i jego jak ojca kochać będziesz. Najlepszego i najszczęśliwszego. Jedyna moja ulga, jedyne pocieszenie to fakt, że to z nim znajdziesz szczęście, że to dla niego wszystkiego się wyrzekam. Droga Zofio, pamiętaj, że to tobie powierzam los, spokój, szczęście dni jego. Upiększaj mu każdą chwilę, a przez to moje życie osładzać będziesz. Dlaczego ja cię coraz więcej kochać muszę? Serce nasze razem zostaną. Na zawsze. Rozłączeni, oddaleni, myśli nasze szukać, rozglądać się, znajdywać się będą. Raz ostatni pewnie się widzę. Jak już minie czasu wiele, jak już o mnie pamiętać nie będziecie, wspomnij mu czasem o mnie. Powiedz mu, żem dla niego wyrzekł się więcej niż życia, bom się wyrzekł ciebie. Droga Zofio, tym uściskiem tracę prawo do twojego serca. Zapomnij o mnie. Nigdy! Bądź szczęśliwa. Bez ciebie. Dla mnie. O Boże. Raz więc ostatni. Edmundzie, raz ostatni. Boże, co robić, co robić? Siostry, siostry! Cóż takiego? O co idzie? Cóż takiego? O co idzie? Będziecie wiedzieć. Słuchamy. Rzecz straszna. No, no dalej. Rzecz okropna. Dajże. Niespodziewana. Co? Co? Słuchamy. Porucznik kocha się w Zofii. Zbytnie przenikliwość. Kiedy przenikliwość? Ha, ha, ha. Nie powiem, co widziała. Coś widziała?
Co tylko przenikliwość. Cóżeś widziała? Powiedz, aniołeczku, to taka dobra. Ty się nigdy nie gniewasz. No mój aniołeczku, prędzej. Dobrze, więc słuchajcie. Słuchamy. Porucznik, Zofię, w rękę całował. W rękę całował? W rękę całował. Czy być może? To jeszcze nic. Porucznik klęczał przed nią. Klęczał przed nią? Klęczał przed nią tu, w tym miejscu. Co za zgroza. To jeszcze nic. Porucznik trzymał ją w objęciu. Ach. Zosia? Zosia była w jego objęciu. Niesłychana. Kocha się? Kocha. Rękę całował. Całował? Trzymał w objęciu. Trzymał. Brozio, wołaj Zosię! Nie, czekaj! Józiu, Józiu, biegaj! Czekaj! Wołajcie! Prędko! Majora, gawrony, majora! Panie bracie, dla Boga, chodźże prędko! Nic nie wiesz, co się dzieje. Wszystko spoczywa na naszych głowach. A cóż się stało? Ów wysmukły porucznik, ów przyjaciel, ów towarzysz, ów nie wiem co! Co zrobił? Chciał? Wykraść ją chciał! Wykraść! To być nie może. Spytaj się Anielki. Na własne oczy widziała. Co widziała? Że ją kocha, że ją w rękę całował, że klęczał przed nią, że... Że to wszystko być nie może. Anielka źle widziała. Gdybyś sam widział, może byś i także nie wierzył. Ale jak? Gdzie? Kiedy? Jak? Tak jak wszyscy. Gdzie? Tu? W tym miejscu? Kiedy? Przed kwadransem. Tego bym się nie spodziewał. I Zosia także go kocha? Zosia? Co za myśl? Gdyby kochała, już by z nim o kilka mil była. Mój Edmund, mnie tak zwodzić. Taka to rada panów kolegów. Niczyja sprawka, tylko kapelana. Gwałtem starał się przeszkodzić twemu zamiarowi. Staram się o nas o różnych rzeczach przekonać i wcale nieładnie wyrażał się wstydzę. Kapelan? Cóż takiego mówił? Za nieobyczajnie się wyrażał. Niech Anielka powie. Ja słyszałam, ale nie zrozumiałam. No, wszystkiego bowiem zrozumieć jeszcze nie mogę. Jak on może wiedzieć? Co jemu do tego? Ale Edmund, mój Edmund. Jeśli nam nie wierzysz, spytaj się rotmistrza. To godny człowiek. Bardzo wątpię. Nie masz co wątpić. Kocha się w Anieli. Nieprawda. Ślub nasz przekona. Chce się żenić? Nie inaczej. Zwać panną? Ze mną. Oszalał staro? Tak jak i bać pan. Zmiłuj się ostrożnie. Ale Edmund, mój Edmund. Zostawcie mnie samego. Grzesiu! Ja rotmistrza, a ja podsłuchiwać będę. Grzesiu, proś do mnie pana porucznika. Tak jest. O, dobrze, że i bać pan przyszedł. Szukam cię także. Coś to na mnie przed kobietami nagadał. Domyślam się co, ale to po twarz. I co tobie się w to mieszać? Ale majorze, majorze, co ty mówisz? Co ty mówisz? A siebie się spytaj, co ja mówił. Spiski z porucznikiem, namowy, wykradzenie. Czy stoi to na stan waćpana? A we! Powiedziałeś 2000 razy, nie uchodzi. I zrobiłeś swoją powinność. I gdyby mnie... Mój dawny towarzysz powiedział to, co ja teraz mówię do waćpana. To bym wziął sznur i się na pierwszym lepszym drzewie obwiesił. Rozumiesz to, waćpan? Powiesiłbym się do 100 paraliżów! Co się dzieje? Co się dzieje? Waćpan spiski knowasz! Waćpan zdrady snujesz! Waćpan pragniesz sprzeczki! Afe! Mój dobry Boże, klęski mordów, co ja przewiniłem? Co ja przewiniłem? Gdzie jest major? Nie wiem. Szalonym mnie nazywać. Szalony, że się chce żenić. Jak to? I ty także? O, nie o tym mowa. Major mi chybił, boleśnie uraził. Przed panną Anielą nazwał starym, szalonym. Ale od przyjaciela? Oj, mój drogi, uraza nie zna przyjaciela. Gdzie jest major? Nie wiem. Wiem, że wiesz. Nie wiem. Nie chcesz powiedzieć? Dalibóg nie wiem. Byleś się mi przeszkodził, byleś się sprzeciwił. Wszystko ci szkodzi, nasze szczęście, solą w oku. Piękne szczęście. O, dobrze wiem, coś nagano przed panną Manielą. Wszystko mi powiedziała, ale ja o to nie dbam. O radę nie proszę i na złość cię ożenię. Rozumiesz mnie, waćpan, na złość? Dla Boga, co tu się dzieje? Tobie się żenić?
Mnie! To ty mi tego nie zabronisz. Ale... Ale sam się żenić nie możesz, to chcesz, aby nigdzie małżeństwa nie było. Broń Boże, ale twój wiek. O, mości panie, lat moich mi nie rachuj. Ja wiem to dosyć. Co się dzieje? Dla Boga, co się dzieje? Mnie się zdaje, że oni poszaleli. Upraszałbym jednej łaski. Cóż tam, poczciwy Grzegorzu? Niech się pan za mną wstawi. Do kogo? Do pana majora. I owszem, względem czego? Chcę się żenić. Z Fruzią. Pokojówką pani Orgonowej. No, ładna dziewczyna. Kocha mnie tęgo. Prosiłbym więc... Chcesz się żenić? No choćby i dzisiaj. A tego już nie mogę. Niech was Bóg ma w swojej opiece. Co się dzieje? Co się dzieje? No, odłożone, nie stracone. Kilka dni tu zabawią. Mam jeszcze dość czasu. To się koledzy zadziwią, nie wiedzą, co ich czeka. Winszuję, panie Grzegorzu. Czego? Niby nie wiesz? A czegoż mógłbym winszować, jeśli nie ładnej oblubienicy? A tak, dziękuję ci. Jak się ożenisz, będę ci winszował imieniem całego pułku. Nie rozumiem. Wszyscy cieszyć się będą. To dobrze. Co to przyjaciół będzie miał pan Grzegorz? Tyle co i teraz. Wszyscy kochać go będą. No to prawdy? Za to ręczę. A jeśli nie Grzegorza, to Grzegorzowo. Bo tego wcale nie chcę. Chcesz czy nie chcesz, to tak będzie. Dajże mi pokój. Nie lubię takich żartów. Przyzwyczaję się po trochu. No proszę cię, daj no mi pokój. Nie dam, bo mi cię żal, że robisz takie głupstwo. Tobie zazdrość! Ale stary! Ale młodziutki! Żeń się kiedy chcesz, ale potem się nie gniewaj, gdy cię palcem wytykać będą. Nikt mnie palcem wytykać nie będzie! Ja pierwszy! Kto mnie wytykać będzie, temu przycnę wąsa! Chcąc przyciąć, swego trzeba nadstawić. Choć nadstawię, bezpieczny od ciebie. Ciszej, bo ci pokażę, że nie jest bezpieczny. No, chodź! No, To znaczy? Bębo, gadaj ty! Gadaj prędzej, Rembo, co to wszystko znaczy? Jak pan major każe, powiem, jak się ma rzecz cała. Oto Grzegorz, taki, jak go tu widzimy. Zakochał się. Bruzi. W takim wieku. To proszę pana majora, trzeba być głupim. I cóż dalej? Żenić się chce z nią. Na starość żenić się. To proszę pana majora, trzeba być szalonym. I cóż dalej? Chciałem mu wystawić, jakiego kłopotu nabędzie. Chciałem mu powiedzieć, że ile razy mąż stary, żona młoda, albo żona stara, mąż młody, tyle razy niezgodne małżeństwo. Bo proszę pana majora, co stare, to stare, a co młode, to młode. Ogień pali, woda gasi. Chciałem mu powiedzieć, on mnie nie chciał słuchać. Przymówiliśmy do siebie i stąd przyszedł do kłótni. No nie mogłem ścierpieć, jak mi powiedział, że mnie koledzy palcem wytykać będą. No i że moja żona, że... No... Rozumiem cię. No, a ja wiem, że w równym wieku z panem majorem... Ciszej, zgoda. No i na cóż mu gwałtem radzisz, jak on nie chce twojej rady? Bo mi go żal, panie rotmistrzu. Na honor żal mi go. I wiem, że sam będzie żałował. Wkrótce będzie żałował. Bo kto miał rozum do tego wieku, na długo stracić go nie może. Dotychczas był dobry człowiek, rozsądny żołnierz. Każdy go lubił, szacował. A teraz takie głupstwo chce zrobić. Taką śmieszność na głowę ściągnąć. Mi przykro. Raz, że mój kolega, a potem co mam stać w szeregu obok jelenia rogacza. Niech mu pan major powie też z łaski swojej, że skoro za młodu się nie ożenił, niech na starość się też nie żeni. Dość! Precz! Sią! Zgoda! Chcieliśmy podobne głupstwo zrobić. I mnie się tak wydaje. Oj, to wielkie głupstwo. Nie ma co mówić, wielkie głupstwo. Jak dobrze, że nam tak ostro prawdę by powiedział. Po huzarsku. Jeleń w szeregu. Co te kobiety z nas nie zrobiły? W jednym tylko dniu. Przewróciły dom cały. I głowy nasze. Chcieliśmy się żenić. Na co? Po co? Kłóciliśmy się ze sobą. Ale to nie na długo. Nie. Moi panowie,
Nie wiem, co tu się dzieje. Nie chcę wiedzieć. Nie chcę jej dłużej bawić. Bądźcie zdrowi. Szczęścia życzę. Bardzo życzę. Ależ kochany Józefie, przebacz, zapomnij. Wszystko już do porządku wróciło. Stary, i ty się nawet na mnie gniewasz? Na żadnego, na żadnego. Cóż tu się dzieje? Powróciliśmy do rozumu. Brawo. Kochaliśmy się, chcieliśmy się żenić. Nie uchodzi, nie uchodzi. A teraz się nie kochamy i nie żenimy. Mądrze, mądrze. Ale wiecie co, moi przyjaciele? Nie to mnie boli, żem zbłądził, bo kto nie potknie się czasem. Ale czynność mojego Edmunda, no ta mi na sercu jak kamień. Jaka czynność? Wiedząc, że i mnie się Zosia podoba, chciał ją zbałamucić, wykraść ją chciał. Ale majorze, majorze, co ty mówisz? Tak jest, niezawodnie. Być nie może. Któż ci to powiedział? Moje siostry. I tyś uwierzył, jak w to, żem z nimi o tobie rozmawiał? A klęczał przed nią. Prawda, przy pożegnaniu, polecając jej twoje szczęście. Nie rozumiem. Edmund i Zofia kochali się od dawna. Zofia pewna, że jej ręki nie przyjmiesz. Ulegając na pozór woli ciotki, chciała czas zyskać i oddalić jakiegoś nienawidzonego zaradnika. Ale gdy rzeczy inne obrót wzięły, Edmund postanowił wyjechać. Wyrzec się miłości. Nigdy już więcej Zofii nie widzieć. I abyś nie miał na sercu jego nieszczęścia, wiecznie ci to ukrywać. Poświęcił ci więcej niż życie. Tak Edmund powiedział? Kochany Edmundzie! Edmundzie! Cóż to za wiwaty? Obchodzimy powrót rozumu. Wać pan tu jeszcze? Tu jeszcze. Mistrzu chłopie, czekałam na ciebie. Fajnie całkiem, dokładnie jak o tym myślę, jednak nie do końca jestem przekonany. Zosiu! 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 Mój zastępca, a twój mąż. Panie bracie, cóż to znaczy? Z całym moim majątkiem, który od dawna już mu planuję przeznaczyć. Zastąpi mnie przy Zofii. Kapelanie, uchodzi? Uchodzi, uchodzi, po błogosławie. Ale... Widzicie? Widzisz, mówiłem, że jak ojca będziesz kochać go musiała. Przyjemny obowiązek, tak zgodny z sercem. I miło mi dostać zięcie, który już zyska mój szacunek. Bądźcie szczęśliwi. I pamiętajcie o ciotkach. Mistrzu, jakże będzie? Trudno, aby co było. Zdrajca! Ciszej, ciszej. Niech wam zadość będzie, moje damy, żeście huzarów zwyciężyły i że przez was musieli kapitulować i jednego oddać wam w niewolę. I to przyznajcie najlepszego. Dobry wieczór Państwu. W spektaklu wystąpili pani Orgonowa, Julia Jaje. Pani Aniela, Natalia Olejarz. Pani Dyndalska, Kingra Wróblewska. Zosia, Izabela Osak. Zuzia, Amelia Szukała. Fruzia, Katarzyna Weissler. Juzia, Martyna Fornek. Major, Cezary Wawrzkowicz. Rotmistrz, Kacper Baniak. Kapelan, Seweryn Kluk. Porucznik, Michał Michoń. Rembo, Patryk Brandys. Grzegorz, Tymoteusz Bukowski. Przy oprawie muzycznej i charakteryzacji pomagała nam Klaudia Opalińska. Zapraszamy cię do nas na scenę. Talia. Dobra, poczekaj. Jeszcze parę słów, proszę Państwa. Chcieliśmy serdecznie podziękować przede wszystkim panu Dawidowi Pikorowi, dyrektorowi MOK-u oraz wszystkim pracownikom Domu Kultury Mors
Ogromne podziękowania dla pana Kamila Pienkosia, pana Piotra Cynara, Sergiusza Słonickiego za pomoc przy realizacji spektaklu. Serdeczne podziękowania dla pani dyrektor, całej dyrekcji naszej szkoły, nauczycieli drugiego LO oraz całej społeczności szkolnej naszego liceum za pomoc i wyrozumiałość i cierpliwość. Ogromne podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które pomogły nam w jakikolwiek sposób przy realizacji tego projektu, zarówno w skompletowaniu rekwizytów, jak i strojów. Dziękujemy pani Agnieszce Jackowskiej-Droszcz, kierownikowi Domu Kultury Śnieżka. Pani Krystynie Wiktor i pani Kindze Jurek. Pani Dominice Migoń-Madurze. Księdzu Andrzejowi Surowcowi, proboszczowi parafii Świętego Krzyża w Dębicy oraz księdzu Mariuszowi Wójtowiczowi. Pani Marii Król, panu Łukaszowi Zimie, panu Andrzejowi Kwiatkowi z Dębica TV za zdjęcia i nagranie spektaklu oraz Wiktorii Kwiatek za piękny plakat. Dziękujemy. I Julce Rzymule za zdjęcia. Chcieliśmy również serdecznie podziękować tym, bez których wsparcia, zrozumienia, motywacji nic by się nie udało. Naszym najbliższym, wspaniałym rodzinom, przyjaciołom i całej taliowej rodzinie, która nas dzisiaj tutaj przyszła oglądać wraz z absolwentami drugiego LO. Pozwólcie państwo, że serdecznie podziękuję również mojemu mężowi, który jest niepisanym menadżerem tej grupy. No i na końcu dziękujemy przede wszystkim państwu, wspaniałej publiczności, która zaszczyciła dzisiaj nas tak liczną obecnością. Wasza obecność bardzo wiele dla nas znaczy. Dziękujemy, że byliście tu dzisiaj z nami. Thank you.